Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dziękuję Bożej Opatrzności za to, że dane mi jest w dniu dzisiejszym nawiedzić wasze miasto. Ten kalisz który najstarsze kroniki na długo przed powstaniem państwa polskiego notują na swoich mapach. Bywałem tutaj kilkakrotnie. Mam w pamięci tamte spotkania i ludzi, którzy w nich uczestniczyli. Pozdrawiam serdecznie was wszystkich tutaj zgromadzonych. Pozdrawiam waszą młodą diecezję. Jej pierwszego biskupa, ordynariusza oraz biskupa pomocniczego. Całe duchowieństwo osoby konsekrowane. Oraz cały lud Boży ziemi kaliskiej. Ziemio kaliska, bądź pozdrowiona. Bądź pozdrowiona z całym swoim bogactwem zamkniętym w przeszłości i teraźniejszości. Pragnę, ażeby wszystko to odżyło w jakiś sposób w dzisiejszej Eucharystii, którą sprawujemy. O Felicem Virum Beatum Józef, o szczęśliwym mężu, święty Józefie. Jakże się raduję, iż tę ofiarę eucharystyczną sprawuję w sanktuarium świętego Józefa. To sanktuarium bowiem posiada szczególne miejsce w dziejach Kościoła i narodu. Kiedy słuchamy Ewangelii, która przypomina nam ucieczkę do Egiptu, przychodzą na myśl słowa zawarte w liturgicznym przygotowaniu do mszy świętej. O Felicem Virum Beatum Józef, cui datum est, i tak dalej. O szczęśliwym mężu, święty Józefie, tobie dane było Boga, którego wielu królów chciało zobaczyć, a nie ujrzeli, usłyszeć, a nie usłyszeli, nie tylko widzieć i słyszeć, ale nosić na rękach, całować, odziewać i strzec. W tej modlitwie liturgicznej ukazany jest Józef jako opiekun Syna Bożego. Kontynuuje ona następującą prośbę. Boże, który obdarzyłeś nas królewskim kapłaństwem, spraw prosimy, aby jak święty Józef, który na to zasłużył, by dotykać rękoma i nosić z szacunkiem w swych rękach, w swych ramionach jednorodzonego Twojego Syna z
zrodzonego z Dziewicy Maryi, tak i my, byśmy mieli łaskę służyć przy Twoich ołtarzach w czystości serca i niewinności postępowania, abyśmy dzisiaj godnie przyjęli przenajświętsze ciało i krew Twojego Syna i zasłużyli na wieczną nagrodę w przyszłym świecie. Piękna modlitwa. Odmawiam codziennie przed mszą świętą i na pewno czyni to wielu kapłanów na świecie. Józef, oblubieniec Maryi Dziewicy, przybrany ojciec jej boskiego Syna, nie był kapłanem, ale miał udział w kapłaństwie powszechnym wszystkich wiernych. A ponieważ jako ojciec i opiekun Jezusa mógł utrzymać Go i nosić na swoich rękach, dlatego kapłani zwracają się do Józefa z gorącą prośbą, ażeby mogli z taką czcią i z taką miłością sprawować eucharystyczną ofiarę, z jaką on spełniał swoją misję, swoją posługę przybranego Ojca, Syna Bożego. Bardzo wymowne są te słowa. Te ręce kapłańskie, które dotykają ciała eucharystycznego Chrystusa, pragną wyjednać sobie u świętego Józefa łaskę takiej czystości i takiej czci, jaką ten święty cieśla z Nazaretu okazywał swemu przybranemu synowi. I dlatego słusznie się stało, iż na szlaku pielgrzymki związanej z Kongresem Eucharystycznym we Wrocławiu znajduje się również nawiedzenie kaliskiego sanktuarium świętego Józefa.